Cześć, witajcie w pozytywnej kuchni. Dzisiaj pokażę Wam, jak przygotować ciastka w kształcie palców wiedźmy. Obrzydliwe, prawda? Ale na Halloween idealne. Są bardzo proste do przygotowania, robi się z półkruchego ciasta. Zaczynam od zmiksowania masła wyjętego z lodówki. Można też masło ewentualnie utrzeć na tarce o grubych oczkach. Następnie dodaję cukier i jajko i opcjonalnie ekstrakt waniliowy, jedną łyżeczkę. Ucieram całość za pomocą miksera, dodaję jeszcze łyżeczkę soli i można rozpocząć dosypywanie mąki, którą oczywiście przesiewam. Dodaję też proszek do pieczenia, który sprawi, że ciastka nieznacznie wyrosną, dzięki temu będą takie troszeczkę bardziej pulchne. Po dodaniu mąki ciasto szybko zagniatam ręką, przykrywam ściereczką i odstawiam do lodówki na 30 minut. Po tym czasie można już formować ciasteczka. Wyjdzie około 50 sztuk małych palców lub 25 takich większych. Trzeba wyrzeźbić je tak, żeby miały kształt palców razem ze stawami, a jako paznokcie powbijać w ciasto blanszowane całe migdały. Migdały trzeba delikatnie otoczyć ciastem tak, żeby potem po upieczeniu nie wypadały. A jeśli ewentualnie zdarzy się, że odpadną, zawsze można przylepić je za pomocą lokro. Żeby palce wiedźmy wyglądały jeszcze bardziej realistycznie, można za pomocą wykałaczki wyrzeźbić w nich takie rowki, jakie widać na skórze prawdziwych palców. Pamiętaj, że mniejsze ciastka upieką się trochę szybciej, większe będą piekły się trochę dłużej i mogą bardziej wyrosnąć. Wszystkie ciastka układam na bardzo dobrze natłuszczonej blaszce i wstawiam do piekarnika. Piekarnik powinien być nagrzany do 200 stopni Celsjusza, a czas pieczenia ciastek wyniesie od 10 do 20 minut w zależności od tego, jakiej grubości ciastka zostały przygotowane. Po upieczeniu i wystudzeniu można je dodatkowo ozdobić czerwonym barwnikiem spożywczym. Smacznego!